wprowadzeniu na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanu wojennego, minister spraw wewnętrznych wprowadził zakaz poruszania się obywateli w miejscach publicznych w godzinach od 22 do 6. Godzinę milicyjną wprowadzono na obszarze całego kraju. Jednocześnie na osoby przebywające w miejscach publicznych w porze dziennej nałożono obowiązek posiadania przy sobie dokumentów stwierdzających tożsamość. W stosunku do uczniów mających ukończonych 13 lat, legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu osobistego. Zakaz przebywania w miejscach publicznych po godzinie milicyjnej nie dotyczy pracowników służb ratowniczych i komunalnych, wykonujących swoje obowiązki służbowe i posiadających ważne legitymacje. Osoby powracające z pracy lub udające się do miejsca pracy po godzinie milicyjnej winny posiadać przy sobie odpowiednie zaświadczenie wystawione przez kierownika zakładu pracy. Osoby pracujące w systemie zmianowym powinny we własnym interesie uzyskać jak najszybciej właściwy wpis określający godziny pracy, dokonany w zaświadczeniu wystawionym przez zakład pracy. Organa ochrony porządku publicznego zwracają się do wszystkich obywateli z apelem o ograniczenie do minimum poruszania się w miejscach publicznych bez uzasadnionej potrzeby, co ułatwi przywrócenie bezpieczeństwa państwa i zapobiegnie naruszeniom porządku publicznego. W stosunku do osób nierespektujących powyższych ograniczeń, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i innych służb porządkowych mogą stosować środki przymusu bezpośredniego, niezależnie od obostrzonych sankcji karnych wynikających z dekretu o stanie wojennym. Wprowadzenie stanu wojennego między innymi powoduje czasowe zawieszenie lub ograniczenie określonych w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podstawowych praw obywateli, a w szczególności wolności i nietykalności osobistej oraz nienaruszalności mieszkań. Zgodnie z artykułem 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym, obywatele polscy mający ukończone 17 lat, w stosunku do których ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności nie będą przestrzegać porządku prawnego albo prowadzić będą działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa, mogą być internowani w ośrodkach odosobnienia na czas obowiązywania stanu wojennego. Osoby, wobec których wydano decyzję o internowaniu, podlegają zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i przekazaniu do ośrodków odosobnienia. Zapewnienie właściwych warunków do wykonywania w okresie stanu wojennego zadań przez siły zbrojne, jednostki zmilitaryzowane, organy powołane do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również należyte funkcjonowanie służby zdrowia i opieki społecznej, wymaga wykonywania określonych świadczeń przez obywateli na rzecz obrony kraju. W tym celu zarządzenie ministra spraw wewnętrznych określa zasady świadczeń osobistych i rzeczowych. Na osoby, które ukończyły 16, a nie przekroczyły 60 lat życia, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych polegających na nieodpłatnym wykonywaniu w każdym czasie różnego rodzaju prac doraźnych przez okres do 7 dni na rzecz jednostek wykonujących zadania dla potrzeb obrony państwa. Wykonanie świadczeń osobistych może być połączone z obowiązkiem użycia posiadanych prostych narzędzi oraz środków transportowych. W ramach obowiązku świadczeń instytucje państwowe i społeczne mają obowiązek udostępniania nieruchomości albo rzeczy ruchomych niezbędnych dla celów obrony. Obowiązek ten może być również nałożony na osoby fizyczne oraz na osoby prawne. Organami upoważnionymi do nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony są prezydenci miast stopnia podstawowego, naczelnicy miast, dzielnic, miast, gmin oraz naczelnicy gmin. Minister spraw wewnętrznych, korzystając z delegacji zawartej w dekrecie, a także z uprawnień przewidzianych w ustawie o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, wydał rozporządzenie, w którym zobowiązał osoby fizyczne do złożenia do depozytu w najbliższej jednostce Milicji Obywatelskiej w terminie 24 godzin, licząc od godziny 6 dnia 13 grudnia 1981 roku, wszelkiej posiadanej przez te osoby broni palnej krótkiej, myśliwskiej, sportowej, pistoletów sygnałowych, a także amunicji do tej broni oraz materiałów wybuchowych.
Obowiązek złożenia do depozytu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych ciąży także na kierownikach jednostek, urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorstw, szkół i jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych dysponujących bronią. W przypadku niezłożenia posiadanej broni palnej, amunicji lub materiałów wybuchowych do depozytu w oznaczonym czasie i miejscu, organy Milicji Obywatelskiej przejmą te przedmioty do depozytu w trybie właściwych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Osoby niepodporządkowujące się powyższym nakazom podlegać będą odpowiedzialności zgodnie z właściwymi przepisami karnymi. Minister Spraw Wewnętrznych wprowadził jednocześnie zakaz noszenia wszelkiej broni białej, wiatrówek, straszaków, pistoletów gazowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, których używanie może zagrażać porządkowi publicznemu. W związku z występującymi na terenie kraju zakłóceniami w łączności telefonicznej informuje się, że w wypadkach klęsk żywiołowych oraz we wszystkich nagłych przypadkach uzasadniających wezwanie pomocy lekarskiej lub innych służb pogotowia, poszczególni obywatele mogą zwracać się do funkcjonariuszy milicji lub jednostek Milicji Obywatelskiej z prośbą o wezwanie stosownej pomocy. Biuro Prasowe Rządu informuje, że na mocy dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym, po jego wprowadzeniu Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego poleciła internować następujące osoby, które w poprzednim okresie zajmowały kierownicze stanowiska. Edward Babiuch, były premier. Edward Gierek, były pierwszy sekretarz KCPZPR. Zdzisław Grudzień, były członek Biura Politycznego i pierwszy sekretarz KWPZPR w Katowicach. Piotr Jaroszewicz, były premier. Stanisław Juraszek, były wojewoda w Zamościu. Franciszek Kaim, były wicepremier. Wiesław Kiczan, były wiceminister górnictwa i energetyki. Bernard Kokowski, były prezydent Koszalina. Antoni Krysiak, były wojewoda częstochowski. Edmund Lechman, były wojewoda bydgoski. Włodzimierz Lejczak, były minister górnictwa i energetyki. Józef Labudek, były wojewoda bielski. Jerzy Łukaszewicz, były sekretarz KC i członek Biura Politycznego. Józef Majchrzak, były pierwszy sekretarz KWPZPR w Bydgoszczy. Zbigniew Mrukowicz, były wicewojewoda w Częstochowie. Zbigniew Nadratowski, były wojewoda wrocławski. Jan Piskorski, były prezydent Zamościa. Przemysław Piskorski, były wojewoda wrocławski. Jerzy Przytarski, były wojewoda toruński. Tadeusz Pyka, były wicepremier. Jan Stępień, były wojewoda słupski. Jan Szotek, były wiceminister przemysłu maszynowego. Jan Szydlak, były wicepremier, były przewodniczący CRZZ. Władysław Śleboda, były prezydent Poznania. Andrzej Śliwiński, były wojewoda w Pile. Włodzimierz Tyras, były wicewojewoda słupski. Mirosław Wierzbicki, były wojewoda w Częstochowie. Marek Wolyniak, były wiceprezydent Płocka. Tadeusz Wrzaszczyk, były wicepremier. Andrzej Zajdel, były wiceprezydent Płocka. Jerzy Zasada, były pierwszy sekretarz KWPZPR w Poznaniu. Zdzisław Żandarowski, były sekretarz KCPZPR. W miarę doprowadzania do odpowiedniego stadium badań prowadzonych przez prokuraturę, NIK i inne organy kontroli, może okazać się konieczne zastosowanie internowania także wobec innych osób. Wiele z wymienionych wyżej osób ponosi osobistą, polityczną i służbową odpowiedzialność za wypaczenia, które legły u podstaw głębokiego, przeżywanego przez Polskę kryzysu. Na niektórych z nich ciążą zarzuty wykorzystywania stanowiska służbowego dla osiągnięcia korzyści materialnej lub innej prywaty. Przeciwko wielu tym osobom prowadzone jest postępowanie karne. Niektórym przedstawiono już zarzuty.
Wyjaśnić należy, że internowanie nie zastępuje odpowiedzialności karnej. Jest to posunięcie związane ze stanem wojennym. Przepisy stanu wojennego przewidują odosobnienie na mocy postanowień wydawanych przez organa porządkowe w trybie administracyjnym osób, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż pozostając na wolności, zagrażają osiąganiu celów, którym stan wojenny służy. Stan wojenny wprowadzony został dla osiągnięcia ładu, porządku, rządności i społecznej dyscypliny oraz w imię wyrugowania zła zagrażającego naszemu państwu i godzącego w obywateli. Stan wojenny sprowadza na obywateli różnego rodzaju dolegliwości i ograniczenia. Poczucie sprawiedliwości wymaga, aby rygory te w szczególnym stopniu odczuły osoby odpowiedzialne za doprowadzenie do kryzysu, a także te, które w istotny sposób naruszyły normy obowiązujące w socjalistycznym państwie. Internowanie tych osób konieczne było także ze względów związanych z bezpieczeństwem państwa. Oświadczenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Siły wrogie socjalistycznemu państwu, wykorzystując społeczną dezorientację oraz wstrząs psychiczny wywołany wprowadzeniem stanu wojennego, próbują głosić, iż oznacza to przekreślenie drogi demokratyzacji i odnowy. W związku z tym Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego oświadcza, co następuje. Celem Rady nie jest przywracanie metod rządzenia i form życia społecznego sprzed sierpnia 1980 roku. Zostało to wyraźnie sformułowane w przemówieniu przewodniczącego Rady generała armii Wojciecha Jaruzelskiego z dnia 13 grudnia oraz w proklamacji Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Od zasady tej nie może być i nie będzie odstępstw. Nie ma odwrotu od zasadniczych przesłanek zapoczątkowanego w ubiegłym roku procesu demokratyzacji. Ludzie skompromitowani, nieudolni, skorumpowani, nie rozumiejący nowej sytuacji, nie mają prawa powrotu na polityczną scenę kraju. Powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i surowe ograniczenia wynikające z praw stanu wojennego były i są konieczne, bowiem proces odnowy został zakłócony przez siły wrogie socjalizmowi i stabilności państwa polskiego. Siły te usiłowały wykorzystać słuszny i konieczny proces głębokiej demokratyzacji do osłabienia i obalenia ustroju, do dokonania przewrotu o charakterze antypaństwowym, kontrrewolucyjnym. Próba urzeczywistnienia tych celów oznaczałaby bratobójczą wojnę domową. Jest mnóstwo dowodów, iż w ostatnich tygodniach zostały podjęte konkretne działania zmierzające w tym kierunku. Anarchia jest zaprzeczeniem demokracji. Zdecydowane ukrócenie bezprawia i anarchii jest najpierwszym warunkiem ponownego podjęcia procesów odnowicielskich i przeprowadzenia głębokich reform. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego oświadcza, że niezwłocznie po stworzeniu warunków zapewniających w państwie ład i rządy prawa podjęte zostaną i z całą energią będą kontynuowane reformy oraz działania mające na celu jeszcze głębszą przebudowę nieodpowiadających współczesnym potrzebom struktur i mechanizmów życia społeczno-politycznego. Innej drogi dla Polski nie ma. Powinni to zrozumieć wszyscy. Bolesny wstrząs był konieczny, aby usunąć zagrożenie państwa i jego gospodarki. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego już pierwszymi posunięciami dowiodła, że jest zdecydowana działać w kierunku radykalnej naprawy życia kraju. Izolowano osoby odpowiedzialne za doprowadzenie Polski do kryzysu. Przyspieszono oczyszczanie aparatu władzy z ludzi nieuczciwych, nieudolnych lub takich, którzy nie potrafią sprostać obecnym zadaniom. Wypowiedziano bezlitosną walkę objawom rozpasanej przestępczości i spekulacji. Kontynuowane są działania mające na celu wdrożenie reformy gospodarczej, wymagającej szczególnie porządku i sprawnego, efektywnego funkcjonowania struktur. W najbliższych dniach zostaną opublikowane informacje o dalszych przedsięwzięciach podejmowanych w tym kierunku. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego nie ma żadnych innych celów niż te, które ogłosiła w dniu swego powstania. Takim jedynym i nadrzędnym celem jest dobro całego narodu. Tym samym Rada działa w imię ocalenia podstawowych treści socjalistycznej odnowy i uczyni wszystko, aby treści te były jak najszybciej wprowadzone w życie. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego jest zdecydowana kontynuować linię porozumienia z każdą siłą społeczną, która stoi na gruncie nadrzędnych interesów socjalistycznego państwa polskiego. Jednocześnie z całą konsekwencją zwalczane będą wszystkie te siły, które takiemu porozumieniu chcą przeszkodzić.
kierując się potrzebą zapewnienia wzmożonej ochrony podstawowych interesów państwa i obywateli w celu stworzenia warunków skutecznej ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego oraz przywrócenia naruszonej dyscypliny społecznej, a także mając na względzie zabezpieczenie możliwości sprawnego funkcjonowania władzy i administracji państwowej oraz gospodarki narodowej, działając na podstawie artykułu 33 ustawy 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. W związku z tym podaje się do publicznej wiadomości, że na czas obowiązywania stanu wojennego w szczególności. Po pierwsze, zakazane zostało zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, pochodów i manifestacji, a także organizowanie i przeprowadzania zbiórek publicznych oraz imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych bez uprzedniego uzyskania zezwolenia właściwego terenowego organu administracji państwowej, z wyjątkiem nabożeństw i obrzędów religijnych odbywających się w obrębie kościołów, kaplic i innych miejsc przeznaczonych wyłącznie do tych celów. Po drugie, zakazane zostało rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw, publikacji i informacji każdym sposobem, publiczne wykonywanie utworów artystycznych oraz użytkowanie jakichkolwiek urządzeń poligraficznych bez uprzedniego uzyskania zgody właściwego organu. Po trzecie, zawieszone zostało prawo pracowników do organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju strajków oraz akcji protestacyjnych. Po czwarte, nałożony został na osoby przebywające w miejscach publicznych obowiązek posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w stosunku do uczniów szkół mających ukończone lat 13, legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu osobistego. Po piąte, wprowadzony został obowiązek uprzedniego uzyskiwania zezwolenia właściwego terenowego organu administracji państwowej na pobyt stały w strefie nadgranicznej, a organu milicji obywatelskiej na pobyt czasowy w tej strefie. Po szóste, zakazane zostało uprawianie turystyki oraz sportów żeglarskich i wioślarskich na morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych. Ponadto w czasie obowiązywania stanu wojennego w zakresie powszechnego obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, po pierwsze, poborowi uznani za zdolnych do służby wojskowej oraz żołnierze rezerwy, niezależnie od ich przeznaczenia, mogą być w każdym czasie powołani do czynnej służby wojskowej na zarządzenie ministra obrony narodowej. Po drugie, określone jednostki organizacyjne administracji państwowej i gospodarki narodowej, wykonujące zadania szczególnie ważne dla obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte zostały militaryzacją, co oznacza nałożenie na osoby zatrudnione w tych jednostkach szczególnych obowiązków, o których osoby te zostaną poinformowane przez kierowników zakładów pracy. Po trzecie, osoby przeznaczone do służby w określonych formacjach obrony cywilnej mogą być zobowiązane do pełnienia czynnej służby w obronie cywilnej w czasie i zakresie wynikającym z wykonywania zadań. Po czwarte, obywatele mogą być zobowiązani przez właściwe terenowe organy administracji państwowej i organy administracji wojskowej do wykonywania określonych świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony państwa. W czasie obowiązywania stanu wojennego, jeżeli będą tego wymagały interesy ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego, uprawnione organy administracji państwowej mogą również, po pierwsze, wprowadzić ograniczenia swobody poruszania się mieszkańców w określonym czasie i miejscach przez wprowadzenie godziny milicyjnej albo zakazu opuszczania lub przybywania do określonych województw, miast i gmin. Po drugie, nałożyć obowiązek uprzedniego uzyskiwania zezwolenia właściwego terenowego organu administracji państwowej na zmianę miejsca pobytu, polegającą na przeniesieniu się do innej miejscowości na czas dłuższy niż 48 godzin, oraz obowiązek niezwłocznego zameldowania się w nowym miejscu pobytu. Po trzecie, zawiesić działalność stowarzyszeń, związków zawodowych, zrzeszeń oraz organizacji społecznych i zawodowych, których działalność stanowi zagrożenie dla interesów bezpieczeństwa państwa, z wyjątkiem kościołów i związków wyznaniowych. Po czwarte, wprowadzić cenzurę przesyłek pocztowych, korespondencji telekomunikacyjnej oraz kontrolę rozmów telefonicznych. Po piąte, zobowiązać posiadaczy radiowych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych do złożenia tych urządzeń do depozytu we wskazanych miejscach.
Po szóste, zobowiązać posiadaczy broni palnej krótkiej oraz broni myśliwskiej i sportowej, a także posiadaczy amunicji i materiałów wybuchowych do złożenia ich we wskazanych miejscach. Po siódme, zakazać dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych oraz obrazów telewizyjnych określonych obiektów i miejsc albo na określonych obszarach. Po ósme, zakazać używania określonych odznak i mundurów. Po dziewiąte, wstrzymać lub ograniczyć pracę określonych urządzeń łączności oraz wykonywania usług łączności pocztowej i telekomunikacyjnej. Po dziesiąte, zawiesić lub ograniczyć przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wodnym oraz ruch pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. Po jedenaste, zamknąć lub ograniczyć graniczny ruch osobowy i towarowy przez przejścia graniczne. W czasie obowiązywania stanu wojennego osoby naruszające wprowadzone zakazy, nakazy i obowiązki i ograniczenia podlegają obostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwa lub wykroczenia w postępowaniu doraźnym i przyspieszonym. Osoby mające ukończone lat 17, w stosunku do których istnieją uzasadnione podejrzenia, iż pozostając na wolności prowadzić będą działalność zagrażającą bezpieczeństwu państwa, mogą być internowane w ośrodkach odosobnienia na czas obowiązywania stanu wojennego na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej. W stosunku do osób pełniących służbę wojskową i służbę w jednostkach zmilitaryzowanych oraz służbę w obronie cywilnej stosowana będzie za przestępstwo popełnione w związku z tą służbą odpowiedzialność karna przed sądami wojskowymi według przepisów odnoszących się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej w czasie wojny. Podaje się również do publicznej wiadomości, że w przypadkach zbiorowego lub indywidualnego bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności obywateli albo mienia społecznego, indywidualnego lub osobistego znacznej wartości, a także zagrożenia lub zajęcia budynków administracji państwowej i organizacji politycznych oraz ważnych obiektów i urządzeń gospodarki narodowej albo obiektów ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, obok indywidualnych i zespołowych działań funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i innych formacji powołanych do ochrony porządku publicznego, wprowadzone mogą być oddziały i pododdziały sił zbrojnych, przy czym wszelkie te siły uprawnione są do użycia środków przymusu bezpośredniego w celu przywrócenia spokoju, ładu i porządku publicznego. Wzywa się wszystkich obywateli do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych zakazów, nakazów i ograniczeń oraz wykonywania innych nałożonych obowiązków, a także podporządkowania się wszelkim zarządzeniom uprawnionych władz wydanym w celu zapewnienia spokoju, ładu i porządku publicznego oraz umocnienia dyscypliny społecznej. Podpisał przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Było to obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje tolerancji. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą. Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Wczoraj wieczorem wiele budynków publicznych było okupowanych. Padają wezwania do fizycznej rozprawy z czerwonymi, z ludźmi o odmiennych poglądach. Mnożą się wypadki terroru, pogróżek i samosądów moralnych, a także
bezpośredniej przemocy. Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, napadów i włamań. Rosną milionowe fortuny rekinów podziemia gospodarczego. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Naród osiągnął granicę wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Uczciwość wymaga, aby postawić pytanie, czy musiało do tego dojść. Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, wierzyłem, że potrafimy się podźwignąć. Czy zrobiliśmy więc wszystko, aby zatrzymać spiralę kryzysu? Historia oceni nasze działania. Nie obeszło się bez potknięć. Wyciągamy z nich wnioski. Przede wszystkim jednak minione miesiące były dla rządu czasem pracowitym, borykaniem się z ogromnymi trudnościami. Niestety, gospodarkę narodową uczyniono areną walki politycznej. Rozmyślne torpedowanie rządowych poczynań sprawiło, że efekty są niewspółmierne do włożonego wysiłku, do naszych zamierzeń. Nie można odmówić nam dobrej woli, umiaru, cierpliwości. Czasem było jej może aż zbyt wiele. Nie można nie dostrzec okazywanego przez rząd poszanowania umów społecznych. Szliśmy nawet dalej. Inicjatywa Wielkiego Porozumienia Narodowego zyskała poparcie milionów Polaków. Stworzyła szansę pogłębienia systemu ludowładztwa, rozszerzenia zakresu reform. Te nadzieje obecnie zawiodły. Przy wspólnym stole zabrakło kierownictwa Solidarności. Słowa wypowiedziane w Radomiu, obrady w Gdańsku odsłoniły bez reszty prawdziwe zamiary jej przywódczych kręgów. Zamiary te potwierdza w skali masowej codzienna praktyka, narastająca agresywność ekstremistów, jawne dążenie do całkowitego rozbioru socjalistycznej polskiej państwowości. Jak długo można czekać na otrzeźwienie? Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Mówię to z ciężkim sercem, z ogromną goryczą. W naszym kraju mogło być inaczej. Powinno być inaczej. Dalsze trwanie obecnego stanu prowadziłoby nieuchronnie do katastrofy, do zupełnego chaosu, do nędzy i głodu. Surowa zima mogłaby pomnożyć straty, pochłonąć liczne ofiary, szczególnie wśród najsłabszych, tych, których chcemy chronić najbardziej. W tej sytuacji bezczynność byłaby wobec narodu przestępstwem. Trzeba powiedzieć dość. Trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Musimy to oznajmić właśnie dziś, kiedy znana jest bliska data masowych politycznych demonstracji, w tym również w centrum Warszawy, zwołanych w związku z rocznicą wydarzeń grudniowych. Tamta tragedia powtórzyć się nie może, nie wolno, nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały się iskrą, od której zapłonąć może cały kraj. Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji w
wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Chcę, aby wszyscy zrozumieli motywy i cel naszego działania. Nie zmierzamy do wojskowego zamachu, do wojskowej dyktatury. Naród ma w sobie dość siły, dość mądrości, aby rozwinąć sprawny, demokratyczny system socjalistycznych rządów. W takim systemie siły zbrojne będą mogły pozostawać tam, gdzie jest ich miejsce, w koszarach. Żadnego z polskich problemów nie można na dłuższą metę rozwiązać przemocą. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego nie zastępuje konstytucyjnych organów władzy. Jej jedynym zadaniem jest ochrona porządku prawnego w państwie, stworzenie gwarancji wykonawczych, które umożliwią przywrócenie ładu i dyscypliny. To ostatnia droga, aby zapoczątkować wychodzenie kraju z kryzysu, uratować państwo przed rozpadem. Komitet Obrony Kraju powołał pełnomocników, komisarzy wojskowych na wszystkich szczeblach administracji państwowej oraz w niektórych jednostkach gospodarczych. Pełnomocnicy komisarze otrzymali prawo nadzorowania działalności organów administracji państwowej od ministerstw do gmin. Proklamacja Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz opublikowane dziś dekrety określają szczegółowo normy publicznego porządku na okres trwania stanu wojennego. Rada Wojskowa zostanie rozwiązana wówczas, gdy w kraju zapanują rządy prawa, gdy powstaną warunki do normalnego funkcjonowania cywilnej administracji oraz ciał przedstawicielskich. W miarę stabilizowania się sytuacji wewnętrznej, ograniczenia swobód w życiu publicznym będą zmniejszane lub uchylane. Niech nikt jednak nie liczy na słabość lub wahanie. W imię interesu narodowego dokonano zapobiegawczo internowania grupy osób zagrażających bezpieczeństwu państwa. W grupie tej znajdują się ekstremalni działacze Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych. Na polecenie Rady Wojskowej internowano również kilkadziesiąt osób, na których ciąży osobista odpowiedzialność za doprowadzenie w latach 70. do głębokiego kryzysu państwa oraz za nadużywanie stanowisk dla osobistych korzyści. Wśród osób tych znajdują się m.in. Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, Zdzisław Grudzień, Jerzy Łukaszewicz, Jan Szydlak, Tadeusz Wrzaszczyk i inni. Pełna lista zostanie opublikowana. Będziemy konsekwentnie oczyszczać polskie życie ze zła, bez względu na to, gdzie się ono rodzi. Rada Wojskowa zapewni warunki dla bezwzględnego zaostrzenia walki z przestępczością. Działalność przestępczych gangów rozpatrywana będzie przez sądy w trybie doraźnym. Osoby trudniące się spekulacją na wielką skalę, czerpiące nielegalne zyski, naruszające normy współżycia społecznego, będą ścigane i karane z całą surowością. Majątki zgromadzone w bezprawnej drodze ulegną konfiskacie. Osoby na stanowiskach kierowniczych, winne zaniedbań służbowych, marnotrawstwa i partykularyzmu, nadużywania władzy i bezdusznego stosunku do spraw obywateli, będą na wniosek pełnomocników, komisarzy wojskowych zwalniane ze stanowisk w trybie dyscyplinarnym. Trzeba przywrócić szacunek do ludzkiej pracy, zapewnić poszanowanie dla prawa i porządku. Trzeba zagwarantować bezpieczeństwo osobiste każdemu, kto chce spokojnie żyć i spokojnie pracować. Przepisy specjalnego dekretu przewidują darowanie i puszczenie w niepamięć niektórych przestępstw oraz wykroczeń przeciwko interesom państwa popełnionych przed 13 grudnia bieżącego roku.
nie szukamy odwetu. Kto bez złej woli dał się ponieść emocjom, ulegał fałszywej inspiracji, może skorzystać z tej szansy. Obywatelki i obywatele, żołnierz polski wiernie służył i służy ojczyźnie, zawsze na pierwszej linii, w każdej społecznej potrzebie. Również dziś z honorem spełni swój obowiązek. Nasz żołnierz ma czyste ręce, nie zna prywaty, lecz twardą służbę. Nie ma innego celu niż dobro narodu. Odwołanie się do pomocy wojska może mieć i ma tylko charakter przejściowy, nadzwyczajny. Wojsko nie zastąpi normalnych mechanizmów socjalistycznej demokracji. Demokrację można jednak wdrażać i rozwijać tylko w państwie silnym i praworządnym. Anarchia jest zaprzeczeniem, jest wrogiem demokracji. Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich dziejów. Składają się one nie tylko z chlubnych kart. Są w nich również karty ciemne, liberum veto, prywata, swary. W rezultacie upadek i klęska. To błędne koło trzeba kiedyś przerwać. Nie stać nas na kolejną powtórkę z historii. Pragniemy Polski wielkiej. Wielkiej swym dorobkiem, kulturą, formami życia społecznego, pozycją w Europie. Jedyną drogą do tego celu jest socjalizm, akceptowany przez społeczeństwo, stale wzbogacany doświadczeniem życia. Taką Polskę będziemy budować. Takiej Polski będziemy bronić. W tym dziele rola szczególna przypada ludziom partii. Mimo popełnionych błędów i gorzkich porażek, partia w procesie historycznych przemian jest nadal siłą aktywną i twórczą. Aby skutecznie sprawować swą przewodnią misję, współpracować owocnie z sojuszniczymi siłami, opierać się musi na ludziach prawych, skromnych i odważnych, na takich, którzy w każdym środowisku zasłużą na miano bojowników o sprawiedliwość społeczną, o dobro kraju. To przede wszystkim rozstrzygnie o autorytecie partii w społeczeństwie. To jest jej perspektywą. Będziemy oczyszczać wiecznie żywe źródła naszej idei z deformacji i wypaczeń, chronić uniwersalne wartości socjalizmu, wzbogacając je stale o narodowe pierwiastki i tradycje. Na tej drodze socjalistyczne ideały stawać się będą bliższe większości narodu, bezpartyjnym ludziom pracy, młodemu pokoleniu, a także zdrowemu, zwłaszcza robotniczemu nurtowi w Solidarności, który własnymi siłami i we własnym interesie odsunie od siebie proroków konfrontacji i kontrrewolucji. Tak pojmujemy ideę porozumienia narodowego. Podtrzymujemy ją, szanujemy wielość światopoglądów. Doceniamy patriotyczne stanowisko Kościoła. Istnieje nadrzędny cel, jednoczący wszystkich myślących, odpowiedzialnych Polaków. Miłość ojczyzny, konieczność umocnienia z takim trudem wywalczonej niepodległości, szacunek dla własnego państwa. To najmocniejszy fundament prawdziwego porozumienia. Obywatelki i obywatele, tak jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma powrotu do błędnych metod i praktyk sprzed sierpnia 1980 roku. Podjęte dziś kroki służą zachowaniu podstawowych przesłanek socjalistycznej odnowy. Wszystkie doniosłe reformy będą kontynuowane w warunkach ładu, rzeczowej dyskusji i dyscypliny. Odnosi się to również do reformy gospodarczej. Nie chcę składać obietnic. Przed nami trudny okres. Po to, aby jutro mogło być lepiej, dziś trzeba uznać twarde realia, zrozumieć konieczność wyrzeczeń. Jedno chciałbym osiągnąć. Spokój. Jest to podstawowy warunek,
od którego zacząć się powinna lepsza przyszłość. Jesteśmy krajem suwerennym. Z tego kryzysu musimy więc wyjść o własnych siłach. Własnymi rękami musimy odsunąć zagrożenie. Historia nie przebaczyłaby obecnemu pokoleniu zaprzepaszczenia tej szansy. Musimy położyć kres dalszej degradacji, jakiej ulega międzynarodowa pozycja naszego państwa. 36-milionowy kraj w sercu Europy nie może pozostawać w nieskończoność w upokarzającej roli petenta. Nie wolno nam nie dostrzegać, że znów odżywają szydercze opinie o Rzeczypospolitej, co nierządem stoi. Trzeba uczynić wszystko, by opinie takie trafiły do lamusa historii. W tym trudnym momencie zwracam się do naszych socjalistycznych sojuszników i przyjaciół. Wielce sobie cenimy ich zaufanie oraz stałą pomoc. Sojusz polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu, gwarancją nienaruszalności naszych granic. Polska jest i będzie trwałym ogniwem Układu Warszawskiego, niezawodnym członkiem socjalistycznej wspólnoty narodów. Zwracam się również do naszych partnerów w innych krajach, z którymi pragniemy rozwijać dobre, przyjazne stosunki. Zwracam się do całej opinii światowej. Apelujemy o zrozumienie dla wyjątkowych warunków, jakie w Polsce powstały, dla nadzwyczajnych środków, jakie okazały się konieczne. Nasze działania nie zagrażają nikomu. Mają jeden cel – usunięcie zagrożeń wewnętrznych, a tym samym zapobieżenie niebezpieczeństwu dla pokoju i współpracy międzynarodowej. Zamierzamy dotrzymywać zawartych umów i porozumień. Pragniemy, aby słowo Polska budziło zawsze szacunek i sympatię w Europie i świecie. Polki i Polacy, bracia i siostry, zwracam się do was wszystkich jako żołnierz, który pamięta dobrze okrucieństwo wojny. Niechaj w tym umęczonym kraju, który zazna już tyle klęsk, tyle cierpień, nie popłynie ani jedna kropla polskiej krwi. Powstrzymajmy wspólnym wysiłkiem widmo wojny domowej. Nie wznośmy barykad tam, gdzie potrzebny jest most. Zwracam się do was, robotnicy polscy. Wyrzeknijcie się dla ojczyzny waszego niezbywalnego prawa do strajku na taki okres, jaki okaże się niezbędny dla przezwyciężenia najostrzejszych trudności. Musimy uczynić wszystko, aby owoce waszej ciężkiej pracy nie poszły na marne. Zwracam się do was, bracia chłopi. Nie pozwólcie rodakom przymierać głodem. Zadbajcie o polską ziemię, aby wszystkich nas mogła wyżywić. Zwracam się do was, obywatele starszych pokoleń. Ocalcie od zapomnienia prawdę o latach wojny, o trudnym czasie odbudowy. Przekażcie ją swym synom i wnukom. Przekażcie im swój żarliwy patriotyzm, gotowość wyrzeczeń dla dobra ojczystego kraju. Zwracam się do was, polskie matki, żony i siostry. Dołóżcie wszelkich starań, aby w polskich rodzinach nie przelewano więcej łez. Zwracam się do młodych Polek i Polaków. Okażcie obywatelską dojrzałość i głęboki namysł nad własną przyszłością, nad przyszłością ojczyzny. Zwracam się do was, nauczyciele, twórcy nauki i kultury, inżynierowie, lekarze, publicyści. Niech na tym groźnym zakręcie naszej historii zwycięży rozum przeciw rozognionym emocjom, intelektualna wykładnia patriotyzmu przeciw zwodniczym mitom. Do was się zwracam, moi towarzysze broni, żołnierze Wojska Polskiego, w służbie czynnej i w rezerwie. Bądźcie wierni przysiędze.
księdze, jaką składaliście ojczyźnie na dobre i na złe. Od waszej dzisiejszej postawy zależy los kraju. Zwracam się do was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie państwa przed wrogiem, a ludzi pracy przed bezprawiem i przemocą. Zwracam się do wszystkich obywateli. Nadeszła godzina ciężkiej próby. Próbie tej musimy sprostać, dowieść, że Polski jesteśmy warci. Rodacy, wobec całego narodu polskiego i wobec całego świata pragnę powtórzyć te nieśmiertelne słowa. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy.